serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj przychodzę z wrap-upem, ale 2 miesięcy. Ogólnie wrap-upów ostatnio nie było. Ja jestem w zastoju przeokrutnym od paru miesięcy. W ogóle ten rok dla mnie czytelniczo to nie jest zbyt dobry rok. Jakby totalnie czytam po prostu książki takie, które wydaje mi się, że mogę mieć na nie ochotę. Potem i tak wychodzi jak zawsze. Ale to są zazwyczaj mega luźne książki. Nie czytam nic jakiegoś cięższego. Co się stało? Już możesz iść. Czytam dosłownie tylko najluźniejsze książki, jakie się da, a i tak bardzo ciężko mi się czyta momentami. Po prostu nie mam za bardzo czasu, a kiedy mam czas, to po prostu nie chcę się czytać, tylko wolę totalnie jakby położyć się plackiem i się nie ruszać. Jakby jestem mega jakaś zmęczona cały czas, więc... No niestety, jesteśmy w ciężkim roku czytelniczym. Na pewno nie uda mi się wyrobić mojego goal na Goodreadsie, więc jakby musimy z tym żyć. Jestem chyba połowę albo coś takiego. No i tak jak mówię, ostatnio nie było wrap-upów, bo też nie nagrywałam, więc jakby wiecie. A poza tym książek miałam mało przeczytanych i wszystkie są na filmikach, na vlogach i w ogóle, więc jakby wy i tak wszystkie książki widzicie, tym się nie ma co przejmować. Ale tak, przychodzę z wrap-upem ostatnich 2 miesięcy, czyli sierpnia i września i łącznie tutaj mamy 5 książek. 4 z sierpnia i 1 z września. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że w ogóle nie czytałam we wrześniu. Okazało się to dzisiaj, jak zapisywałam sobie listę i okazało się, że przeczytałam tą książkę. Ja ją przeczytałam w ogóle parę dni temu, więc jakby na sam koniec września ją przeczytałam. Atmosfera jest bardzo, bardzo różna, bardzo ciężka, więc tak jak mówię, mam mało książek, będzie krótki filmik, ale... Zobaczycie, co czytałam w ostatnich miesiącach. No i sierpień to jeszcze był jakby czas letni, więc ja czytałam typowo letnie książki i zaczęłam miesiąc od książki Pan Zły Numer. I to jest pierwszy tom w serii Lynn Painter, z której ja czytałam drugi tom jako pierwszy. W sensie ja czytałam sobie drugi tom, a potem przeczytałam ten pierwszy tom. Ten drugi tom wydaje mi się, że bardziej mi się podobał, a ten Pan Zły Numer był okej, ale bez żadnych jakichś emocji większych. Tutaj jest historia dziewczyny, która jest strasznie taka, że cały czas jej się dzieją jakieś rzeczy. Ma po prostu jakiegoś pecha i cały czas po prostu coś się dzieje. Jest, no taka, wiecie, bardzo emocjonalna, bardzo się angażuje i w ogóle, więc też wszystko to przenosi się na tą jej ekspresję i potem dzieją się jakieś takie dziwne rzeczy. Masiunia. No i przez to ona ma pożar w swoim mieszkaniu i przeprowadza się do swojego brata i u niego mieszka. Ten brat ma współlokatora, który... No, ona się nie dogaduje z tym współlokatorem, oni zawsze jakiś taki mieli vibe nie do końca. To jest tam jego najlepszy przyjaciel, w sensie tego brata. No i tak, i wygląda jak Ryan Gosling i to jest dla mnie odrzut już i tu już było średnio, bo dla mnie Ryan Gosling to jest jakby nie. Ja słyszę Ryan Gosling, mnie nie ma, jakby ja jestem tam. Jakby już zainteresowanie głównym, jakby tym obiektem zainteresowanie nie istnieje, no ale okej. No ale ona też dostaje pewnego dnia od nieznanego numeru wiadomość, teraz masz na sobie, w co teraz jesteś ubrana, czy coś takiego. No i zaczyna pisać jakby najpierw dla żartu, no wiadomo, okazuje się, że ta osoba po prostu pomyliła numer, ale... No, zaczynają pisać i tak piszą, nawiązują relacje. No i mamy też to. I tak właśnie, powiedzmy, mamy pokazane życie tej naszej głównej bohaterki i tej perypetie. No, tak jak mówię, dla mnie to nie był do końca jakby jakiś super romans. Dałam 3 gwiazdki. To taki po prostu zwykły, przyjemny romans. Nie miałam też takiego wsparcia, żeby to kończyć. Po prostu tak sobie podczytywałam, bo no jakoś to nie do końca było coś takiego... co aż tak mnie angażowało. Tak jak mówię, ten drugi tom, też się założyć, bardziej mi się podobał. To jest o bracie tej głównej bohaterki właśnie z tej książki. Tamto mi się bardziej podobało. To czytałam jakoś wcześniej, pewnie w lipcu, wydaje mi się. I... No i tamto było fajniejsze. No ale tutaj też było ok. Po prostu było w porządku. Tak jak mówię, bez jakichś większych emocji. Potem zaczęłam nagrywać filmik, którego niestety nie skończyłam. I kiedyś go skończę. Ogólnie, ale będzie taki, wiecie, bardzo jedna część dużo wcześniej, druga część dużo później, trudno, ale wydaje mi się, że skończę ten filmik i żebyście mogli zobaczyć moje jakieś takie bardziej rozbudowane odczucia, ale skończyłam mój pierwszy kowbojski romans, czyli Bez skazy Elsie Silver. To była najbardziej wyczekiwana premiera przeze mnie w tym roku. Ja okrutnie chciałam to przeczytać, wszyscy za granicą się zachwycali tą książką, w ogóle tą serią, w ogóle Elsie Silver jako autorką i wszystkimi książkami od niej. No i ja okrutnie czekałam.
Absolutnie to była po prostu premiera, której nie mogłam się doczekać. I cały czas już debatowałam milion razy, czy nie przeczytać po angielsku, jakby cokolwiek, ale jednak czekałam, bo cały czas wiedziałam, że u nas ma być, ale strasznie jakoś, nie wiem, ta premiera się rozciągała w czasie, mam wrażenie, bo już dawno widziałam okładkę, a potem bardzo długo nie było tej książki. No ale jest. Przeczytałam. Tutaj jest historia o jeźdźcy byków, jakby zawodowym, który, no wiadomo, mieszka na farmie, jakby z ojcem i tam z braćmi, no i on jest takim bardzo nieokrzesanym człowiekiem i cały czas wplątuje się w jakieś takie, wiecie, problemy na tle wizerunkowym, no i jego agencja, która się tam nim zajmuje, no to no wygląda to średnio, cały czas muszą go ratować, żeby tam wdał się w jakąś bójkę, no jakby masakrę. No i właściciel tej agencji, który jest jego agentem, ma córkę, która też już pracuje w tej agencji i on ją wyznacza jako osobę, która ma się nim zajmować, jakby cały czas być przy nim i po prostu pilnować, żeby on nie wydziwiał i jakby nie robił dziwnych rzeczy. No i ta dziewczyna Summer jest i zajmuje się tym naszym głównym bohaterem Ratem. No i tak. I między nimi oczywiście zawiązuje się relacja, jakby oczywiste. Ona jest taką, wiecie, bardziej miastową dziewczyną. On typowo, jakby wiecie, rancho, takie rzeczy. W ogóle byłam zdziwiona, bo tutaj akcja się dzieje w Kanadzie, a nie w Stanach, gdzie ja byłam przekonana, że jakby to jest taki kowbojski amerykański romans, a nie kowbojski kanadyjski romans. Ale okej. Okay. Po prostu się zdziwiłam, ale tak. No i tak jak mówię, zawiązuje się między nimi romans, no i dalej idziemy, po prostu widzimy, co się dzieje. Mamy tutaj na pewno poruszone też takie cięższe wątki, problemy jakieś osobiste, dużo mamy u Summer różnych problemów, które są takie nie do końca rozwiązane, problemy rodzinne, jakieś różne rzeczy się dzieją, ale no ale myślę, że to jest w porządku zagłębione. Ja nie do końca jakoś tak, mam wrażenie, zaangażowałam się w ten romans. Bardziej się zaangażowałam w tą historię na przykład Summer i w te jej problemy i w te jej sytuacje, w które ona była uwikłana. Mniej jakoś tak ten romans do mnie przemawiał, nie wiem, nie do końca wiem jakby o co chodziło, ale też, co było dla mnie minusem niestety, czego mogłam się oczywiście spodziewać, bo jakby no, że oczywiście nasz bohater Red jest taki bardzo męski, on tam jakiegoś drinka to on nie może wypić, bo on przecież no padnie po prostu, gdyby miał jakiegoś, wiecie, takiego drinka dziewczęcego wypić albo coś takiego. No nie wiem, jakby ja, jakby to co my vibe, ja jakiś tam manly man, jakby ugh. I takie w ogóle jakby, no mogłam się tego spodziewać po jakimś takim kowbojskim romansie i w ogóle, ale też podkreślanie dosłownie co 5 sekund, jaki to on jest wielki, jakieś tam brudne ręce, takie wiecie, taki chłop, który no widać, że on jakby, nie wiem, pracuje, wiecie, fizycznie, no jakby, jakby nie potrzebuje tego, żeby to było na każdej stronie i w ogóle, więc no niestety zawiodłam się i jest mi przykro, no bo wszyscy naprawdę się tym zachwycają, ale widocznie kowbojskie romanse to nie jest aż takie coś dla mnie, jak myślałam, bardzo się wkręciłam w to, bo wszyscy kochają kowbojskie romanse, ale no, ja chyba niestety nie będę jedną z tych osób. Dałam 3 gwiazdki, bo ogólnie było w porządku, ale jednak były te minusy, które no tak nie do końca jakby mi odpowiadały, więc no, bo trochę mi zajęło, żeby się wkręcić w tą historię. Mam wrażenie, że już później byłam zaangażowana, ale na samym początku miałam problem. No i właśnie nagrywałam filmik z tą książką, w sensie vloga. Miałam przeczytać również inną książkę, której nie przeczytałam do tej pory. Jak ją przeczytam, to oczywiście zrobię w końcu tego vloga, tak jak mówię. Ale mam wrażenie, że się trochę zniechęciłam do tych kowbojskich romansów. Pomimo tego, że no, to nie było złe, ale też no, to nie był taki zachwyt, na pewno się zawiodłam, bo miałam naprawdę oczekiwania, że to będzie 5-gwiazdkowy romans, romans, którego jakby ja nie będę mogła o nim zapomnieć i w ogóle, a tak naprawdę no nie przejmuję się tym aż tak bardzo, więc no. Potem przeczytałam romans, który już bardziej mi się podobał i to było latem o tej samej porze. Specjalnie trzymałam tę książkę, żeby przeczytać ją sobie nad morzem, jak będę, bo klimat po prostu tej historii jest taki, że aż no po prostu czuć tą bryzę, czuć, wiecie, jak jesteś nad morzem i to takie powietrze, to aż po prostu no ta książka jest przesiąknięta tym. No, ja bardzo się cieszę, że ją przeczytałam, bo jestem zachwycona. I tutaj jest historia dziewczyny, która jest zaręczona, jakby ma poukładane życie i w ogóle, no i jedzie do rodziców, do ich domku,
takiego nad morzem, bo ona mieszka w Nowym Jorku, ale tam gdzieś na Long Island jej rodzice mają taki domek nad morzem i ona jak była młodsza, to cały czas tam jeździli. W ogóle też tam miała swoją pierwszą miłość, chłopaka jakiegoś, coś tam. Oczywiście coś się stało i w ogóle oni się rozeszli, nie wiem co się stało. No i ona tam przyjeżdża, ona nie lubi tam przyjeżdżać, ale przyjeżdżają tam z tym narzeczonym. No i ona też jakby widzi tą dawną miłość i w ogóle, ale po prostu czuje ten cały klimat, który jakby kiedyś przeżywała. No i zaczyna jakby wszystko już nie być takie jasne, już to życie nie jest takie poukładane. No i mamy też dwie linie czasowe oczywiście, czyli mamy to, co się dzieje teraz i to, co się dzieje kiedyś, jak ona była młodsza i próbujemy oczywiście w tamtej kiedyś linii czasowej dojść do tego, co się stało, że oni się rozstali z tym pierwszym chłopakiem. Ja uwielbiam takie historie, jak wiecie, tego rodzaju, typu ludzie, których spotykamy na wakacjach, każde kolejne lato, miłość i inne słowa, czyli jak mamy dwie inne linie czasowe, dawna miłość i coś tam. Tutaj mniej mi się podobała ta książka niż tamte, które wymieniłam, ale tak czy tak bardzo mi się podobała. Plus była krótka, więc bardzo przyjemnie się to czytało. No i właśnie ten klimat nadmorski, no po prostu czuć okrutnie, naprawdę bardzo dobrze się to czytało i jest idealna właśnie na taki wakacyjny wyjazd gdziekolwiek, po prostu gdzie macie morze, to jakby totalnie, totalnie jest świetna. No i ta relacja moim zdaniem była fajnie pokazana, ale co mi się najbardziej tutaj podobało, to rozwój naszej głównej bohaterki, jak ona zaczyna rozumieć, co tak naprawdę, o co jej chodzi w życiu, co ona by chciała, jakby po prostu ten rozwój głównej bohaterki jest piękny i naprawdę przez całą książkę możemy widzieć, jak ona z każdą stroną zaczyna rozumieć jakby siebie coraz bardziej, więc bardzo mi się to podoba. Myślę, że na pewno będę czytać inne książki tej autorki, bo pierwsza, Nora tego nie ma w scenariuszu, mi się nie podobała, ale tutaj już było lepiej. Mam wrażenie, że w tych książkach też aż tak nie chodzi o romanse, że mamy ten romans, ale on nie jest na pierwszym miejscu, tylko mamy jakiś inny problem, który jest związany z główną bohaterką, a ten romans jest taki jakby dodatek, po prostu bardziej tło nawet mam wrażenie do historii. Więc żeby się nie nastawiać, że to jest typowo agresywny romans, tylko właśnie głównym wątkiem jest rozwój naszej głównej bohaterki i takie zrozumienie siebie, więc to jest bardzo fajne i bardzo mi się podobało. Dałam 3,75, ale jak myślę o tym z czasem, to chyba bym zmieniła na 4, bo no tak jak mówię, jak myślę o tym z czasem, to coraz pozytywniej myślę o tej książce i coraz bardziej mi się podoba, więc na pewno się zastanowię nad zmianą tej oceny. I później również nad morzem przeczytałam książkę idealną do przeczytania nad morzem, czyli Wakacje pod morzem Marty Bijan. W ogóle to wydanie jest przepiękne. Uwielbiam tą okładkę, jest cudowna. No i tak jak mówię, udało mi się ją przeczytać nad morzem. Czytałam ją na plaży praktycznie cały czas i też ją skończyłam na plaży. Idealnie się to czytało. Tutaj oczywiście mamy kolejny horror młodzieżowy Marty Bijan, wakacyjny. Ja uwielbiam Muchomory w cukrze, jak wiecie, albo nie, to ja uwielbiam. No i tutaj też się nie zawiodłam, chociaż nie było tak dobrze jak w Muchomorach, moim zdaniem. Tutaj jest historia Leo, która jedzie ze swoim starszym bratem Robertem do ośrodka, w którym kiedyś spędzali dużo czasu, bo jakby właścicielem tego ośrodka jest znajomy, dawny znajomy mamy i syn tego właściciela jest powiedzmy menadżerem i daje Robertowi pracę, żeby się jakby tam zajmował w tym hotelu, sobie wyrobił do CV rzeczy. No i oni tam jadą, kiedyś jeździli cały czas na wakacje właśnie w tamto miejsce, jak byli mali. I ta mama zadawała się z tymi rodzicami tego drugiego chłopaka, jak on na imię? Jak tako, Filip. I tak, i coś się stało, próbujemy też odkryć, co się stało konkretnie, że oni przestali jeździć nad to morze, jakby co tam się wydarzyło. No i tutaj myślę, że klimat sam w sobie, który został zbudowany i zrobiony wokół tego, był no po prostu idealny. Jeżeli oczywiście jeździcie albo jeździliście nad polskie morze, to na pewno wiecie, o co chodzi ten taki klimat, wiecie, smażalnia, plaża, to wszystko takie no po prostu Bałtyk, jakby vibes. Ja jeżdżę nad morze od dziecka i to naprawdę bardzo dużo, bo mieszkam dość blisko, więc naprawdę to był nasz jakby go-to
place, żeby jeździć cały czas. Oczywiście morze i teraz też jeździmy sporo, no bo dalej jakby mieszkam blisko, więc no jestem absolutnie jakby w tym klimacie i w tym nastroju Bałtyku zaznajomiona bardzo dobrze. Mi się świetnie to czytało, no idealne to jest, żeby czytać właśnie nad morzem. Jak siedziałam na tej plaży i czytałam, to po prostu no czułam się, jakbym była w tej książce. Ale też nie było aż tak idealnie. Niestety sama końcówka nie do końca, ten wątek paranormalny i właśnie ta końcówka, nie do końca mi to podeszło. To nie było jakoś tak zrobione, jak ja bym chciała, żeby to było. To mi nie do końca pasowało, ale ogólnie było dobrze. No ja zawsze daję wielki plus Marcie za ten klimat, za to, jak jest książka napisana. Zawsze bardzo ładnie, bardzo ładne pióro Marta ma, więc jakby no, czyta się to świetnie, plus czyta się szybko, pomimo tego, że akcja nie jest jakaś wybitna. Tak jak w poprzednich książkach mamy większość książki i samo budowanie tego napięcia, tego wszystkiego, a potem bardzo szybką akcję pod koniec. I tak jest, mam wrażenie, we wszystkich jej książkach. Dla mnie to nie jest jakiś wielki minus, chociaż chciałabym akurat, żeby tutaj troszeczkę ta akcja była rozłożona. Skoro postawiła na takie zakończenie, to mogliśmy troszeczkę inaczej w środku też, myślę, postępować w tej książce. Ale tak czy tak mi się podobało, dałam 4 gwiazdki i kolejna dobra książka, żeby czytać latem nad morzem. Myślę, że Marta jakoś wybitnie nigdy mnie nie zawiedzie. Dla mnie teraz ta książka jest chyba na drugim miejscu. Stawiała to bym teraz tak, że jako pierwsze Muchomory w cukrze, potem właśnie Wakacje pod morzem, a potem Nocne godziny. Jeśli chodzi o młodzieżówki, bo zawsze dla mnie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dla dorosłych Marty, to będą Damy inne duchy, bo są świetne. Ale tak, tak czy tak, mi się podobało, więc polecam. To są wszystkie moje 4 książki sierpniowe, ale mamy jedną książkę wrześniową. I książka wrześniowa to Baśń o złamanym sercu, czyli wchodzimy już w książki jesienne. Jak wiecie, albo nie, ja kocham Karawal, jakby cała seria. To nie jest jakaś moja ulubiona seria na świecie, ale pierwsza książka, Karawal, jest świetna. Dałam 5 gwiazdek, absolutnie byłam zakochana w tym klimacie, tego wiecie, takiego cyrko Wenecji, jakby jakiejś takiej tajemnicy, no nie wiem, po prostu baśniowej, takiej idealnej otoczce, no idealne to było. Później te książki już troszeczkę jakby traciły, mam wrażenie, w moich oczach. Może przez to też, że to są serie młodzieżowe i tak może troszeczkę wymagałam od nich więcej, że pójdziemy bardziej epicko, no ale jednak to są młodzieżówki, więc jak macie to na uwadze, to okej. Okay. Baśń o złamanym sercu. Tutaj też mamy oczywiście całą serię, to jest pierwszy tom. Bardzo dużo osób woli to od Karawalu. Mam wrażenie, że wszyscy wolą tą serię niż Karawal. Ja nie wiem, jak dalej będzie seria, jestem ciekawa, na pewno będę czytać dalej, ale sam Karawal podobał mi się bardziej niż Baśń o złamanym sercu. Może znowu tutaj wchodzi ten moment, że to jest młodzieżowe i ja już troszeczkę jakby straciłam te odczucia do tych młodzieżowych fantastyk. Mamy tutaj też ten baśniowy klimat, ale tutaj jest całkiem coś innego, bo już nie mamy Karawalu, tylko nasza główna bohaterka jedzie do jakby innego królestwa, w inne miejsce i tam bierze udział w takim, nie wiem jak to nazwać, ale to są takie przyjęcia i w ogóle, gdzie król właśnie z tamtego, czy tam książę z tamtego rejonu ma wybrać sobie wybrankę serca i nową królową. I wiadomo, wszyscy tam przeżywają i co tam się będzie działo i w ogóle. Tutaj mamy też nawiązanie do osób pojawiających się w Karawalu. Tutaj dużą rolę odgrywa Jax, czyli bardzo fajna postać z Karawalu. Jak zawsze on tutaj gra, wiecie, takiego crispy man. Lubimy, fajnie. Tylko że no to jest dla mnie za bardzo młodzieżowe. Sam pomysł jest świetny, ale ja bym się o wiele bardziej bawiła, gdybyśmy poszli bardziej epicko, może trochę bardziej, wiecie, jakoś tam brutalnie, cokolwiek. A tutaj no mamy troszeczkę płytszą tą historię właśnie ze względu na to, że to jest młodzieżowe. Ale tak czy tak, było ok. W każdym razie ja wolę Karawal, ale no tak jak mówię, większość osób woli to, więc każdy musi swoją opinię wyrobić. Dałam 3 gwiazdki tej książce, było ok, ale tak jak mówię, bez większych uniesień, no wolę Karawal, ale na pewno będę kontynuować, bo jestem ciekawa, jak to wszystko tam dalej idzie. Moim też głównym problemem w tej książce jest Evangelina, czyli nasza główna bohaterka. Ona jest coś w stylu Scarlett, właśnie z Karawalu.
Scarlett była irytująca, ale jakoś tak tego nie czułam, bo to czytałam pierwszy raz i jakoś taka byłam wciągnięta w tą historię, a tutaj jakoś tak się skupiałam na tej Ewangelinie i ona tak męczyła, po prostu jest taka męcząca, okrutnie. No ale przetrwaliśmy, poszliśmy dalej. Jestem ciekawa, co będzie dalej, zobaczymy. Tak jak mówię, na pewno będę czytać i no i tak. I ogólnie teraz weszłam w taką fazę, że chcę czytać właśnie takie fantazy, romantazy, coś takiego. Takie bardziej jesienne, mroczne, jakby wiecie o co chodzi. Więc teraz sobie takie książki czytam, zobaczymy jak będzie. Na pewno jeszcze będą się pojawiać bardziej letnie książki w następnym podsumowaniu, bo jedziemy na wakacje. That's why. Ale też będą się pojawiać jesienne książki, więc na pewno możecie czekać na kolejny wrap-up. Mam nadzieję, że już w październiku będzie o wiele więcej książek niż mamy tutaj, bo tak jak mówię, z 2 miesięcy mamy 5. No ale trudno, wiecie. Raz się czyta więcej, raz się czyta mniej. Ważne, że w ogóle cokolwiek czytam. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale wydaje mi się, że teraz jestem już w takim momencie, że czyta mi się o wiele lepiej i mam bardziej ochotę na czytanie. Też jest taka pogoda i w ogóle. Więc tak, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie mi znać, co Wy czytaliście ostatnio i widzimy się w kolejnym odcinku. Thank you.